Już na wczesnych etapach naszej edukacji słyszymy o rozumowaniu indukcyjnym i dedukcyjnym. Warto jednak jeszcze raz uporządkować tę wiedzę. Zacznijmy od krótkiej powtórki i przedstawienia łatwiejszej do wyobrażenia indukcji. Kojarzymy ją z wnioskowaniem empirycznym, wynikającym z naszych doświadczeń, nazywanym często wnioskowaniem od szczegółu do ogółu. Przykładem takiego wnioskowania może być zdanie. Listonosz zawsze przychodzi w piątki. Jeżeli listonosz dziś przyszedł, oznacza to, że jest piątek. Rozumowanie indukcyjne doprowadza nas do wniosków na podstawie naszych przeżyć, doświadczeń i obserwacji życiowych. Sposób ten znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauk, na przykład w naukach przyrodniczych. Nauki wykorzystujące ten rodzaj wnioskowania nazywamy naukami indukcyjnymi. Czy jednak jesteśmy w stanie rozwijać wszystkie nauki, jedynie wnioskując na podstawie naszych obserwacji? Czy wyobrażamy sobie rozwój matematyki na podstawie obserwacji życia znanych matematyków? Albo czy moglibyśmy sobie pozwolić na konstruowanie rakiet kosmicznych tylko i wyłącznie na podstawie obserwacji kolejnych prób? Mimo najlepszych chęci i setek lat intensywnego rozwoju, metoda wnioskowania indukcyjnego nie rozwiązuje wszystkich problemów świata nauki. Badacze potrzebują często pomocy, wsparcia, mogącego dać pełen obraz analizowanej rzeczywistości. Wsparcia w obliczeniach, twardych danych i logicznych wnioskach. Z pomocą przychodzi wnioskowanie dedukcyjne, czyli najbardziej charakterystyczna cecha nauk formalnych. To właśnie o nich opowiemy w tym krótkim materiale. Ze względu na rodzaj wnioskowania, nauki formalne nazywa się również naukami dedukcyjnymi. Pojęcia te są równoznaczne i możemy stosować je zamiennie. Za początki badań opartych o dedukcję uważa się początki matematyki. Zdaniem historyków miało to miejsce w starożytnej Babilonii i Egipcie. Należy jednak pamiętać, że mówimy tutaj o perspektywie europejskiej, gdyż równolegle matematyka rozwijana była z wieloma sukcesami także w starożytnych Chinach i Japonii. Ale czym jest i jak działa ulubione narzędzie w arsenale Sherlocka Holmesa, czyli wspomniana w tym materiale wielokrotnie dedukcja? To metoda dochodzenia do wniosków na podstawie logicznej konsekwencji udowodnionych już wcześniej stwierdzeń. Przykładem mogą być obliczenia matematyczne. Wiemy, że 1 plus 1 równa się 2. Bazując na tym już potwierdzonym stwierdzeniu, możemy łatwo dojść do wniosku, że 1 plus 2 równa się 3. W tym miejscu nasuwa się pytanie, jak doszliśmy do tego, że 1 plus 1 równa się 2? Lub dlaczego 1 plus 1 równa się 2, a nie jakąkolwiek inną wartość? Inaczej mówiąc, skoro nauki dedukcyjne bazują na dowodzeniu na podstawie już wcześniej dowiedzionych stwierdzeń, to jak zostało dowiedzione pierwsze stwierdzenie? Dochodzimy tutaj do jednej z kluczowych cech nauk dedukcyjnych, czyli ich aprioryczności. Aby nauki dedukcyjne mogły funkcjonować, musimy przyjąć pierwotne twierdzenia, na których opieramy nasze dalsze rozważania, jako z góry prawdziwe. Bez zbędnych pytań, wątpliwości, a przede wszystkim bez konieczności ich dowodzenia. Nawiązując do wcześniej pokazanego przykładu, musimy założyć, że 1 plus 1 równa się 2, aby możliwe było dalsze dowodzenie. Takie założenia naczelne, umożliwiające wnioskowanie, nazywamy aksjomatami. Sposoby wnioskowania w naukach formalnych są niezawodne. Oznacza to, że jeżeli wnioskowanie jest przeprowadzone poprawnie, wynik zawsze będzie ten sam. Niepoprawny lub inny od zamierzonego wynik może być efektem jedynie niepoprawnego wykonania wnioskowania lub wnioskowania z fałszywych przesłanek. Nie ma miejsca na interpretację, nie ma miejsca na zmianę kontekstu czy sposobu obserwacji, jak to ma miejsce przy procesie indukcji. Kolejną cechą nauk formalnych jest ich abstrakcyjność. Jak to zostało już wcześniej wspomniane, nauki dedukcyjne są przeciwieństwem nauk empirycznych, bazujących na poznaniu i doświadczeniu. Nie możemy w końcu dotknąć czy poczuć liczb lub procesów logicznych. Nie oznacza to jednak, że nie mają one praktycznego wymiaru w naszym codziennym życiu. Ich wszechobecność może zademonstrować poniższa historia. Maciek interesuje się sportem. Postanowił zagrać w zakładach bukmacherskich. Obliczając kwotę, za jaką musi zagrać, korzystał z umiejętności matematycznych, mających oparcie w naukach formalnych. Wcześniej kalkulował prawdopodobieństwo oraz analizował statystyki. Jego zakład okazał się zwycięski, a za wygrane pieniądze postanowił kupić samochód. Przed zakupem kalkulował zużycie paliwa, koszty ewentualnych napraw i regularnego serwisu. Ostatecznie podpisał umowę kupna.
skonstruowaną zgodnie z zasadami logiki prawniczej. We wszystkich tych procesach towarzyszyły mu nauki formalne, jak matematyka czy logika. Jak widać, nauki formalne w dużym stopniu opierają się na matematyce i naukach jej podobnych. Wszystkie operują na pojęciach abstrakcyjnych, nie dających się uchwycić empirycznemu sposobowi poznania. Poza matematyką, do nauk formalnych zaliczamy m.in. logikę, teorię decyzji, statystykę, informatykę i cybernetykę, fizykę matematyczną oraz prakseologię, czyli teorię sprawnego działania. Jak widzimy, nauki dedukcyjne, pomimo abstrakcyjnego charakteru, mają szeroką gamę zastosowań, zaczynając od obliczeń matematycznych, przez optymalizację działań i wspomaganie nauk empirycznych. Dychotomiczny podział na nauki dedukcyjne i indukcyjne jest tylko jednym z wielu sposobów klasyfikacji współczesnej wiedzy. Istotą tego podziału są metody wnioskowania i sposoby przyjmowania założeń. W przypadku nauk dedukcyjnych jest to ich abstrakcyjny charakter oraz niezawodność twierdzeń. Pomagają one zrozumieć świat, tworząc w nim zasady i systemy funkcjonowania, bez których nasze życie byłoby pogrążone w chaosie. Wiele wyzwań współczesnego świata rozwiązywanych jest właśnie przy udziale podejścia formalnego. A posługujący się dedukcją badacze tworzą odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi stoi współczesny świat nauki.